Jak się okazuje, liceum ogólnokształcące może być doskonałą bazą do dalszej nauki dla młodzieży mającej najróżniejsze pasje i osiągnięcia. Dziś mogliśmy porozmawiać z kilkorgiem z nich. Chcemy zaprezentować zainteresowania uczniów nie tylko naukowe, a więc ich pasje, zdolności i to, w jakim stopniu i jak realizują przy wsparciu szkoły. Co to za pasje, co to za uczniowie? Bardzo różne. Właśnie tutaj zależało mi na tym, aby pokazać, że Żeromski to nie tylko szkoła, która osiąga świetne wyniki w nauce, na egzaminach, ale również to, iż nasi uczniowie to uczniowie z zainteresowaniami, zdolnościami pozanaukowymi, którzy fantastycznie sobie radzą w realizacji tych swoich pasji, a szkoła jak tylko może wspiera ich w tym. Moją pasją jest modelarstwo oraz budowa dronów, też filmowanie. Trochę nietypowa pasja, ale nawet dla mnie coś się tutaj właśnie w szkole znalazło. Szkoła organizuje całkiem fajny program z Politechniką Wrocławską. Jeździmy, budujemy własne roboty, uczymy się podstaw elektroniki, programujemy. Mam to szczęście, że jako laureatka tej olimpiady jestem zwolniona z matury z polskiego, więc to trzy dni mam mniej matury. A jak zostać tak laureatką takiego konkursu? Co jak trzeba zostać? Zrobić, co trzeba umieć? No trzeba. Myślę, że jednak trzeba pracować, bo no, kosztowało mnie to dużo pracy, takiej codziennej pracy przez rok ponad. I odrobinę szczęścia na pewno też. Jestem absolwentką tej szkoły, bardzo mi ona pomogła właśnie w rozwijaniu moich zainteresowań artystycznych. Gram na skrzypcach, to jest moja pasja i właściwie dzięki, oczywiście realizuję ją na fundamencie szkoły muzycznej oczywiście, ale uczęszczanie do Żeroma naprawdę bardzo ułatwiło mi dojście do momentu, w którym jestem teraz. Uważamy, że trzeba, żeby władze miasta, żeby społeczeństwo Jeleniej Góry wiedzieli, jak fantastyczna jest współczesna młodzież, jak bardzo różnorodne ma zainteresowanie.